z sztuką budowlaną, to będzie przestrzeń czasowa między 10 i 15 lat. I prosiłem, żeby rząd zbilansował koszty, które będziemy ponosić przez te 15 lat, w tym, nie daj Boże, koszty w postaci strat w ludziach, bo taka ewentualność też może się zdarzyć. Na tę część wypowiedzi nie otrzymałem żadnej odpowiedzi z rządu, stąd też dość pesymistycznie podchodzę do tego, co do tej pory robiono i mówiono na temat budowy kolejnej zapory, bo przecież nawet zbliżająca się kampania prezydencka nie pobudziła serc, aby złożyć wyraźne deklaracje, które służyłyby społeczności Włocławka. Podkreślę również, że brak tej zapory powoduje również jeszcze większe straty niż na terenie Włocławka, na terenie Torunia i dalszych powiatów, bo one ponoszą jeszcze większe skutki. No oczywiście tak jak w tej pierwszej części też nie otrzymałem żadnej ani deklaracji, ani odpowiedzi. Dziękuję, to tyle z mojej strony. Panie prezydencie, po drugiej stronie wiedzieliśmy, że woda na powoli dopływa do domu, gdzie na pewno są co najmniej zestresowani. Proszę powiedzieć, czy miasto ma jakikolwiek pomysł na to, jak uniknąć w przyszłości takiej sytuacji? No mieszkańcom tej strony miejscu już od dawna obiecywano, też brzydko mówiąc, to, że woda wreszcie do nich dopłynie. Nie, no to znaczy w tej chwili nie ma takiego zagrożenia, bo przy 9 metrach, które maksymalnie są przewidywane, ja są w komunikacie przemo 9 metrach, jest 80, przy 9 metrach ta woda nie przekroczy tego poziomu, chyba że skurczyły się wały, co jest fizycznie niemożliwe. Natomiast pomoc może być jedna. Budowa kolejnej zapory lub progu spiętrzającego i przy tej okazji budowa obwałowania ze Wiśla. Rzeki Wisły i budowa kolejnego zbiornika retencyjnego. To się nie stało. Wtedy tama byłaby bezpieczna i wtedy mieszkańcy poczuli się bezpieczni. Natomiast ani tereny, ani zadanie nie jest zadaniem miasta. My ciągle dopominamy się o kontynuację tej inwestycji, ale minęło ponad 30 lat. Kolejne rządy składają deklaracje przed wyborami. Kolejni kandydaci na parlamentarzystów składają deklaracje. Niektórzy nawet już mówią, że coś załatwili, czego nie widać ciągle fizycznie. A więc ci ludzie na życzenie rządu, czy za aprobatą kolejnych rządów, będą żyli w strachu. Bo nie ma innego rozwiązania. Miasta po pierwsze nie stać na tak duży wysiłek finansowy, po drugie nawet gdyby było stać, to nie są tereny miasta, są to tereny rejonowe RZGW Warszawa i one muszą być przychodami inwestorów. Przypomnę, że w drugiej kadencji pan Kowalski w czasie dużo mniejszego wylewu wód woził tam ziemię, usypywano taki prowizoryczny wał, to za mocno powiedziane, wałek. Natomiast w tym tam odpady z ceramiki, bo już nie było skąd brać. I to uratowało ileś tam 10 działek. To były gdzieś półmetrowej. I proszę zwrócić uwagę, że po iluś tam latach RZGW wystąpiło do miasta z roszczeniami, że wykonuje obiekty inżynierskie i zaśmieca tereny rejonu gospodarki wód wodnych. Myśmy oczywiście z tego się jakoś tam wybronili, ale mimo że nie ma zgody, woli umocnienia prawego brzegu, to jeszcze są próby przerzucenia kosztów usunięcia tego, co mieszkańcy, czy mieszkańcy z pomocą samorządu uczynili, mimo że jest to bardzo prowizoryczne i niewielkie. Panie prezydencie, mnie się nasuwa z kolei pytanie, bo pan powiedział, że pracują służby mundurowe. My byliśmy na Zawiszu, rozmawialiśmy z mieszkańcami, żadnych służb mundurowych nie widzieliśmy. Straż miejska jest straż pożarna. Jest na pewno. Straż pożarna jest w mniejszej ilości w tym miejscu, natomiast straż miejska pracuje już 2 doby. W dniu wczorajszym byłem sam osobiście. Strażnicy miejscy pomagali mieszkańcom wsypywanie piasku do worków, tam gdzie szczególnie są kobiety pozbawione męskiego wsparcia. No nie wiedzieli, że przyjadę. Nie wiedzieli, że przyjadę. Ja przyjechałem w dość późnych godzinach, po godzinie 20 i była cała grupa z Straży Miejskiej, ale ja wczoraj byłem w Urzędzie Miasta do godziny 24 i o 24 jak opuszczam Urząd Miasta,
strażnicy miejscy przyjechali jeszcze radiowozem zabrać kolejną partię worków, żeby zawieźć na Zawiśle. Więc to jest rozległy teren i możecie Państwo w tym momencie nie spotkać, bądź mogą dostać dyspozycję patrolowania innego odcinka, gdzie na przykład kradną zasuwy, bądź jadą po worki. Oni nie cały czas muszą pracować z łopatami, ale patrolowanie, ochrona mienia w opuszczonych działkach, na opuszczonych działkach, plus rozwożenie worków, to też są czynności, które pochłaniają sporo czasu. Natomiast w tej chwili Straż Miejska, Zespół Zarządzania Kryzysowego pracują całodobowo już od tygodnia. Oczywiście ludzi jest tyle, ile jest. W tej chwili mamy coraz większe wsparcie Straży Pożarnej. Bardzo mocno włączyły się zakłady Anwil w patrolowanie. Ich służby ochrony patrolują na odcinku Karabińskim, jak również przygotowujemy w tej chwili łącznie w współpracy z Anwilem partię worków już zasypanych piaskiem, w wypadku gdyby przesiąki w trakcie już podnoszenia się poziomu wody, bo według fachowców na wałach może występować przesiąkanie, wówczas jest taka metoda budowania gniazd w tych miejscach i na ten cel w tej chwili Anwil przeznaczył 3000 worków, które już rozpoczęło się napełnianie piaskiem i one będą skoncentrowane w jednym miejscu i po prostu przyczepą już pod wąsią koparką będą przewożone w miejsce te, w którym będzie trzeba ustawić. I tam też straż zawodowa w Anwilu bierze w tym udział. Czy przewiduje się zamknięcie przeprawy mostowej lub tam? Nie, w tej chwili się nie przewiduje zamknięcie przeprawy mostowej. Przepływ na tę chwilę na Tamie nie wymaga zamknięcia drogi komunikacyjnej na Tamie. Natomiast jaka będzie dalszy los przeprawy przez zapory, trudno powiedzieć. Będziemy to wiedzieli w godzinach porannych, kiedy fala zbliży się do zapory. Zobaczymy, o ile się uda spłaszczyć ją na samym zalewie. Tak jak powiedziałem, jest 1,5 metra rezerwy, jeżeli chodzi o wysokość. Każdy centymetr to jest 1 m³. Więc niby mamy sporą rezerwę, ale ona może się okazać nie do końca wystarczająca i trzeba będzie większe zrzuty i wtedy z tej strony Tamy mogłoby dojść do tego poziomu 9 m, który już balibyśmy się przekroczyć, bo wtedy już będą nie podtopienia, ale będą zalane. Jak wygląda sprawa z mieszkańcami Mazurowa chociażby? Otrzymaliśmy informację, że nas wstępnie ostrzeżono ich o możliwości ewakuacji. To znaczy Mazurowo nie jest w dystrybucji miasta Włocławka, to jest już gmina Włocławek. Natomiast będąc w sztabie na terenie Państwowej Straży Pożarnej, w której odbywała się odprawa, w której brali udział wszyscy od województwa mazowieckiego po Pomorskie, a więc po Gdańsk i brałem w niej udział, dowiedziałem się, że starosta powiatu ziemskiego polecił ewakuować 380 rodzin mieszkających wzdłuż drogi krajowej nr 62. W ocenie tam obecnych specjalistów jest to trochę przedwczesne, ale to decyzja starosty powiatu ziemskiego i nie mnie z nią dyskutować, a może okazać się słuszna i konieczna, choć wiemy, że są ludzie, którzy nie chcą się ewakuować. Ja dzisiejszym wiedząc, że wczoraj rozmawiałem osobiście w ogródkach działkowych na Zawiślu z kilkunastoma rodzinami, które tam mieszkają, prosiłem o opuszczenie tych obiektów, zabezpieczenie, a my będziemy oczywiście przy straży i policji pilnować. Odmówili, powiedzieli, że będą siedzieć na dachach, się nie wyprowadzą. Dziś policja próbowała namówić te osoby do ewakuacji, też odmówiły, złożyły oświadczenia, że nie opuszczą, przeniosły się na wyższe kondygnacje, bo już woda do weszła. Cały czas monitorujemy, bo może być trudna sytuacja, że trzeba będzie w pewnym momencie te osoby dojdą do wniosku, że są zagrożone i trzeba będzie przy pomocy innych środków je przenosić, a więc łodzi bądź helikopterów. W tej chwili w dyspozycji rejonu Włocławskiego jest helikopter, który rozpoczął patrolowanie i monitorowanie, jak daleko od miasta jest ten fala. Jak daleko jest? Między Płockiem a Włocławem. Ale w godzinach. No nie, to jest trudne do określenia w kilometrach, natomiast ona powinna być w
godzinach wczesnorannych, we wrześniu na zbiorniku włoszlackim. Natomiast mówię, ona nie będzie w pierwszym momencie odczuwalna bezpośrednio z racji tego niskiego poziomu w zbiorniku. I to pierwsze uderzenie zostanie na to zrealizowane.